Wielu Polaków widzi moralny upadek, czy nawet coś gorszego, zdradę zarówno ideałów chrześcijańskich, zdradę Chrystusa, jak też i zdradę ideałów wręcz zwykłych, ogólnoludzkich, czy powszechnych przez papieża Franciszka, kardynała Parolin, czy innych hierarchów Kościoła. Widzą to szczególnie jasno teraz, kiedy Watykan biernie, a niekiedy czynnie popiera komunistów czy chińskich, czy rosyjskich, Putina. I co w tym momencie robi spora część katolików? Oczywiście najodważniejsi mówią dość. To już zbrodnie Watykanu wystarczą. Takich zgniłych owoców nie może wydawać Kościół Jezusa Chrystusa. Inni z kolei chowają się właśnie za takie tytułowe usprawiedliwienie. Mówią, ja przecież chodzę do tego kościoła dla Boga, a nie dla tam papieża, księdza i tak dalej. Warto by, jeśli już rzeczywiście szczerze robisz to dla Boga, bo ja wątpię, myślę, że robisz to ze strachu, robisz to z przyzwyczajenia, robisz to dla ludzi, ale no, zakładając, że jest jakiś tam promil czy niewielki odsetek tych, którzy szczerze dla Boga chodzą jeszcze do kościoła rzymskiego, no to jeśli robisz to dla Boga, to powinieneś od Boga wiedzieć, że On chce, żebyś do tego kościoła chodził. Pokaż mi dowód, że Bóg chce, żebyś chodził do kościoła Franciszka. A teraz praca domowa dla katolików. Weźcie sobie, jest weekend, ostatnią księgę Biblii, księgę Apokalipsy, przeczytajcie sobie tylko dwa rozdziały, drugi i trzeci. Tam jest siedem kościołów. Jezus osobiście pisze listy do siedmiu różnych kościołów. I teraz spróbujcie odpowiedzieć sobie, do którego z tych kościołów chodzicie. I dalej, drugie pytanie, do którego Jezus chce, żebyście chodzili.